Ten projekt no, będzie w swoim zakresie obejmował właśnie budowę, przebudowę około 680 metrów drogi. Z tego część to jest modernizacja, przebudowa w śladzie ulicy Ziętary Maleskiej około 210 metrów i w śladzie ulicy Poprzecznej około 50 metrów z budową tego ronda, o czym wspominałem wcześniej, co zawarte jest również w tytule tego projektu i drogi dojazdowej. Oczywiście tak jak to zawsze bywa, to Państwo doskonale o tym wiecie, ponieważ będziemy po prostu te prace wykonywać. Oczywiście nasz wykonawca, z którym zaraz podpiszemy umowę, będziemy wykonywać na drodze, która dzisiaj jest drogą uczęszczaną, po której poruszają się zarówno mieszkańcy Olsztyna, mieszkańcy Zatorza, mieszkańcy tamtych osiedli, ale również wiemy, że poruszają się nasi sąsiedzi z tak zwanego miejskiego obszaru funkcjonalnego, a więc czy to z Myk, czy to z Wadonga, czy to ze Słup, a wobec tego będziemy w tym zakresie, jak będą prowadzone roboty. Roboty będą prowadzone praktycznie do 31 maja. Taką mamy w umowie 14 zawarte, tak, zapisy do 31 maja 2025 roku. Będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ostatnio byłem na spotkaniu na osiedlu z mieszkańcami Zielonej Górki i mnie zapytali, czy ulica będzie zamknięta. No więc powiedziałem, no nie będzie, nie może być zamknięta, bo wykonawca musi nam przedłożyć, a my musimy zatwierdzić właśnie tymczasową organizację ruchu. I oczywiście utrudnienia mogą być, to zawsze popraszam i przepraszam, że taka sytuacja jest, ale w momencie, kiedy robimy remont, to mogą być pewne utrudnienia, ale również mamy obowiązek naszym mieszkańcom zapewnić po prostu normalną komunikację, poruszanie się i przemieszczanie tak, ażeby dotrzeć do celu, tak jak to codziennie po prostu czynią. Pierwsze utrudnienia pojawią się z początkiem marca. W tej chwili jest uzgadniany już w fazie końcowej projekt organizacji ruchu, tymczasowej organizacji ruchu. Bierzemy pod uwagę dobro mieszkańców. Ruch będzie prowadzony z zachowaniem dojazdów do posesji, także postaramy się w taki sposób prowadzić pracę, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Prowadzone będą najpierw prace kanalizacyjne. Jest to kontrakt wielobranżowy, także oprócz kanalizacji deszczowej będzie przebudowana sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna. Także zaczynamy od tych robót branżowych i dopiero zarys i efekty drogowe i zarys jakby kształt tego ronda z dojazdami pojawi się trochę później, w okolicach maja, czerwca.